witam was bardzo serdecznie, z tej strony Androxy i witam was w kolejnym odcinku, już drugim serii Don't Starve. Już się ładuje nam świat, czekamy chwileczkę. No i widzimy, skończyliśmy tam, gdzie ostatnio. Mamy dzień trzeci i zabieramy się do zbierania kolejnych surowców oraz zwiedzania mapy w poszukiwaniu dogodnego miejsca na osiedlenie się. Weźmy sobie czerwony grzybek. Lećmy dalej przez te niebezpieczne bagna. O, widzimy, tutaj są plantacje. Nie mamy zbytnio gdzie to dać. Zjedzmy to. Jak chcę zjeść. A więc pozbierajmy trawę. To lećmy dalej. Weźmy sobie te jabłki. No, zjedz je. O, nie chcę tego więcej jeść. Spójrzmy na mapę. Dobrze, lećmy dalej. O! To jest pierścień. Kwiatki. Ciekawe. Może znajdziemy bawoły, to się osiedlimy przy bawoł. O wilku mowa. Ojej, mamy słaby mały stan. Jeden bawoł. Kiepsko. To nie. Szukamy dalej. O. Osada, znaleźliśmy osadę. Czyli mamy pierwsze miejsce, w którym się osiedlimy. O, i pancerz. I bawoły. Świetnie. Mamy deski. Wszystko, co nam trzeba. Całkiem ładny teren. Słyszymy także pszczoły. Ojej, uciekamy, tak łapka. Ojej. Ale szkoda. Nie wiedziałem, że takie coś może być. Jak już wiecie, nie grałem w Don't Starve dosyć długo. Ja nie wiem, co to jest. Maszes, proch chyba. Staro, starowie. O, i my też pala. Super. Weźmy te szyszki do posadzi. A więc, widzimy, ta gra dosyć mnie bardzo zaskakuje, ponieważ nie grałem dosyć długo w nią. I widzimy, naprawdę ciekawe rzeczy mogą być z niej. Widzicie, znaleźliśmy obóz, który była pułapka. Ale to nie zbierajmy przy tych. Chciałbym się kwiatki podbierać, żeby podnieść nasz poziom koszmarów. Czy podnieść stan naszego umysłu? O, znaleźliśmy pszczoły.
Lecimy, lecimy. I szukamy. Szukamy dalej naszego miejsca do osiedlenia się. O, tutaj są strzałki, widzimy. Zostawimy. Co to jest? Fajny staw. Czyli broń podpalająca. Tak się mi wydaje. Drzewo rosło. Ale wiecie co? Chyba rozbijemy obóz. Campfire. A tego, to już jest upieczone, a więc upieczmy tą marchewkę. Zjedzmy sobie coś. Oj, zbierzmy te kwiatki. Spalmy je tutaj, żeby zrobić z nich jakiś pożytek. Jakoś przeczekamy tą noc. Science machine. Potrzebujemy jedno gold nugget. Samorodek złota. Tylko musimy znaleźć kamienie. O, tutaj są. To chyba się tutaj przejdziemy. Chyba, że tutaj gdzieś były. A więc przejdziemy się po kamienie. Czekamy, czekamy. Obiegamy sobie wokół ogniska. Pieczemy sobie grzybka. Spróbujemy go zjeść. Nasz poziom umysłu drastycznie spada. Nie podoba mi się to. Ale czekamy, czekamy. Już wkrótce nastanie dzień. Jeśli dobrze mi się wydaje, to za minutę. Świetliki. A, ciemno, 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 ciemno. Wiecie co? Zrobimy pochodnie. Jeśli nastanie następny dzień, po prostu noc, będziemy chodzić z pochodnią. Dobra, mam dzień. Lecimy, lecimy, lecimy. I musimy pozbierać kwiatki. To dostanę tam. Chyba tutaj nie przejdziemy, ponieważ tu jest rzeka, morze. Nie wiem jak to nazwać. Bardziej chyba rzeka. Chyba, że się znajdziemy jakiś pomost. Chociaż wątpię. O, o, mamy kamienie. To co szukaliśmy. A więc kilo w łapkę, kopiemy. Żadnego samolotka. No cóż. O, następny kamień. O, mam samolotek. A nie? To też nie samolotek. Czekajcie, sprawdzę coś. Myślałem, że da się to
to przepalić i wyjdzie złoty samolotek. Ale jednak nie. Kolejne ule. O, i kwiatki. Bardzo dobrze. Tutaj chyba nie obrazi się pszczółka. O, mamy przejście, no to lecimy tam do, takie, do tamtych kamieni. Chociaż przejdźmy się tutaj. Może znajdziemy coś ciekawego, co nas zainteresuje. Choć może znowu jakąś taką osadę, jak przedtem. Skaczemy. Co nam szkodzi? Ciekawe, gdzie wylądujemy. Teraz się okaże. Klikamy. Tap. O, daleko. Zobaczymy, gdzie nas nogi poniosą. O, nie. Bagno. O, widzicie? Prawie bym zginął. A niestety, niestety chciałbym jeszcze poruszyć trochę tą postacią. Ponieważ do odblokowania nowej, tak czy siak, nie starczy nam. Ojej. Musimy lecieć szybko i robić uniki. Co to jest? A ślady zwierzątka. Widzimy głowy świn na patykach. Nie wydaje mi się, żeby to były jakieś pozytywne oznaki. Jeszcze pajączki. No normalnie super. Uciekamy, uciekamy. Mam nadzieję, że wydostaniemy się w końcu stąd. Ojej, ojej, ojej. Ojej, ojej. Najszybciej. Może weźmy sobie w łapkę coś do obrony. Podobają mi się te dźwięki. Nic a nic. Ojej. Co to jest? Ojej, ojej, to nas bije. Uciekamy, uciekamy, uciekamy. Jakie to jest szybkie. Ojej, 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 ojej. Uciekamy, uciekamy. Te potworki się chyba napieprzają z tymi śmiernicami. Musimy szybko coś zjeść. Wróćmy, może coś z tym wypadło. O nie, nie. Ciekawe, czy to jest trudne do zabicia. Czyli możemy podpalać tą różdżkę. Ojej, ojej, ojej. Co, uciekamy, uciekamy. Nie ma sensu. To jest zbyt trudne dla nas. Co zaś ośmiernica pokaże? Nie chciałbym, żeby to już było koniec naszej przygody. Uciekamy, uciekamy. Tylko nie wiem, kiedy te bagna się skończą. Nie chciałbym nocy spędzić na tych bagnach, ponieważ... Straszne. Ojej. Wszędzie te domy. Jest, uciekliśmy z bagien. Nareszcie. W samą porę na nadejście nocy. A i wróciliśmy z powrotem. Myślę, że zapuszczanie się w te okolice nie ma sensu. I rozbicie obozu w tym miejscu. Tego obozu będzie dobrym pomysłem. Tylko zróbmy sobie jeszcze kill off i wykopmy to. Czy o czymś nie wiem, czy to złoto tak rzadko wypada. Pamiętam, że kiedyś łatwiej ono wypadało.
Narobmy sobie przy okazji drewna. Myślę, że z nadejściem nowego poranka zakończymy ten odcinek i zobaczymy się już wkrótce w następnym odcinku, ale jeszcze nie koniec tej nocy. O, słyszałem jakieś śmiechy. Nie podobało mi się to. Nie jest tych kwiatków. Załóżmy te szyszki. Czekajmy na nadejście dnia. Weźmy sobie pochodnie w rękę i zobaczmy, co tu się jeszcze czai. Albo lecimy z pochodnią. To się będziemy cykać. O, domki świnek. I wiecie, co wam powiem? To jest chyba to miejsce, w którym się osiedlimy. A to co to jest? O, i są bagna nawet, czyli będziemy mogli wyprowadzać świnki na ośmiornicę, dzięki czemu będziemy zdobywać tą rzadką broń, która wypada z ośmiornic. Pokażmy sobie jeszcze teren za dnia. O, co to jest? Berbasz. A więc widzicie, mamy co robić w następnym odcinku. Dziękuję za oglądanie. O, król świń i obelisk. Jak widzicie, mamy już co robić w następnym odcinku. Dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia i trzymka.